Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przygotujemy lody z masłem orzechowym i curry. Dzisiaj jest z nami książka Nowa Jadłonomia Marty Dymek i bardzo ciekawy przepis dla Was znalazłem. Lody z masłem orzechowym, które uwielbiam, curry, które też bardzo lubię i jeszcze do tego jest mleczko kokosowe, które też bardzo lubię. Jestem bardzo ciekawy tego przepisu, jeżeli chodzi o moje doświadczenie wcześniejsze z lodami, to robiłem taki prosty przepis, mroziłem banana z karobem, chyba jeszcze czymś jeszcze, chwilkę w zamrażalniku i były takie lody. Innych nie robiłem, także zobaczymy co mi wyjdzie i Was też zachęcam do eksperymentowania w kuchni. Bo gotowanie to nic trudnego. Jeżeli chodzi o składniki, to zrobimy wszystko z połowy składników, żeby tych lodów nam nie wyszło za dużo. Bazą jest puszka mleczka kokosowego, 4 łyżki naszego masła orzechowego, 1/4 cukru, szklanki cukru trzcinowego, 1/4 łyżeczki curry, 1/4 łyżeczka soli himalajskiej i tutaj jest pół łyżeczki mąki ryżowej. Te wszystkie składniki poza mąką zblendujemy ze sobą, zresztą za chwileczkę zobaczycie, co się dzieje. Pierwszy krok, tutaj mamy tutaj taki średni rondelek, bierzemy nasze mleczko kokosowe, wlewamy do rondelka, delikatnie wszystko podgrzewamy. Do tego dodajemy naszą pastę z orzechów ziemnych. Wszystkie składniki poza mąką mieszamy i podgrzewamy. Cukier trzcinowy i curry z solą. Jestem bardzo ciekawy tego połączenia. Ok, grzejemy. Jak nam się to wszystko fajnie rozpuści, to będziemy mieszać dalej już trzepaczką. Wszystkie składniki nam się już tutaj rozpuściły. Możemy dodać mąkę ryżową. W przepisie jest też, że można dać mąki ziemniaczanej. Ja ziemniaczanej mąki nie miałem, dlatego używamy ryżowej. I teraz czekamy, aż to nam się cała ta nasza mikstura zagotuje i wtedy przelejemy do foremki. Pachnie, wygląda troszeczkę jak curry. Pachnie też bardzo fajnie. Masa jest dość gęsta przez masło orzechowe z mleczkiem. O, bulgota. Zagotowało się, teraz przekładamy wszystko do foremki. Przelewam masę do foremki. Wziąłem specjalnie taką troszeczkę większą, żeby nam łatwo to wszystko szybciutko się zmroziło, bo też nie mam dużo czasu. Chcę iść spać niedługo, a jeszcze bym chętnie spróbował tych lodów. Jeszcze do samego końca wszystko. Ok, i teraz są dwa rozwiązania tutaj proponowane. Jedno, możemy przez najbliższe 4 godziny to wszystko chłodzić i co pół godziny zagniatać, żeby nam się to wszystko ładnie równo schłodziło. Albo jest druga wersja, też zalecana, ekspresowa, chłodzić 2 godziny, a potem zblendować, żeby te lody były takie lżejsze, napowietrzone. Zrobimy tą wersję dwugodzinną, także wsadzam wszystko na 2 godziny do zamrażalnika i będziemy działać dalej. Za nami 2 godziny mrożenia w zamrażalniku. Mamy coś takiego, wyciągnąłem to 15 minut temu, żeby delikatnie się ociepliło. I teraz to wszystko zblendujemy. Masa jest taka dość zmrożona. Mam takie 2 pojemniki, zobaczymy do którego się zmieści, ale podejrzewam, że do tego mniejszego będzie. Nie chcę coś się zblendować. Nie wiem, czy nie lepszy byłby taki ręczny blender do tego. Nie chciało się zblendować, ale udało się w końcu. Lody są trochę już takie delikatnie kremowe. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby jeszcze wsadzić na chwileczkę do zamrażalnika.
bo wyszła taka trochę krem taki, ale być może je za długo rozmrażaliśmy tak delikatnie po chłodzeniu. Ok, jeszcze tylko spróbujemy, czy dobre. Opowiem wam, że zapach mi nie do końca pasuje, tak do lodów przynajmniej, ale może będą smaczne. Kurczę, na początku dziwne, nie wiedziałem co powiedzieć, ale z każdą kolejną łyżeczką smakują lepiej. Ten smak orzecha z curry tak mi się troszeczkę gryzie, ale jest intrygujący, chyba powoli się do niego przekonuje, także tak na gorąco ciężko ocenić. Jest potencjał w tych lodach, warto spróbować, jak widać przepis jest prosty, smaczna, zdrowa przekąska do zrobienia w domu przez każdego. Także dzięki, że oglądaliście do końca, jeżeli filmik wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę. Wtedy będą wam się pokazywać nasze kolejne filmiki i widzimy się w kolejnym odcinku w środę. Do zobaczenia, dzięki, że oglądaliście. Cześć!